powiedziałem wcześniej, w drużynie Sanocka. Natomiast w Jastrzębskim Klubie Hokejowym... Popatrzmy, jak radzą sobie Jastrzębianie pod bramką. Okazja, jest sygnalizacja kary na zawodnika. Podania jednak nie dostał. Znów mocno Taminen, gdzie jest krążek, został na tafli, ale gwizdek arbitr Starzyński może przymierzyć, ale dobrze ustawiona rękawica Taminena i znów zatrzymana gra. Mobilizuje swój zespół, przecież jedynka naszej kadry, czyli John Murray, a teraz popatrzmy, Paś i znów Taminen. Formacji Vitanen, teraz okazja, Vitanen, świetnie Lackowicz, jeszcze próbują Sanoczanie. Entuzjazm początkowy trochę u Jastrzębian minął. Okazja Vitanen, znowu świetnie Lackowicz. Sanoczanie i okazja, było tam bardzo blisko pokonania Jakuba Lackowicza. Ale szczęśliwie. Iskrzy, iskrzy na środku już między Izacki, Arrak. I... Teraz okazja, Rajamaki, prosto w Taminena. Aż spojrzał. Czwórka Jastrzębian, Taminen. Te strzały są jednak o tyle niebezpieczne, że się źle odbije i może być gol. Będzie kara na zespół. Wracamy z krążkiem pod bramkę STS-u Sanok. Paś i Taminen. To są niewiadome. Bernhard, jeszcze Jastrzębianie i gol! Sekundę przed końcem! Otworzyli wynik tego meczu gospodarze, 1-0. Znalazł się Starzyński w dobrym miejscu, w odpowiednim momencie. I z pola bramkowego wpakował gumę do bramki. Ale przez chwilę Rajamaki też stracił krążek. Jeszcze jest okazja. Zając przejął krążek. Zając, zając, okazja, ale Taminen. Teraz Sirera. No i już zaczęło się trochę ostrzej dziać. Wystrzegać się takich błędów. Izacki, Izacki przed bramką. Izacki! Broni Taminen, po raz kolejny ratuje. Jeder. Okazja i gol! Jest 1-1! Pięćdziesiąta szósta minuta gry. Zasłonięty Lackowicz się skapitulował, a cieszy się ogromnie Conor McEachern. Urbanowicz. Ciekawa akcja JKH przed bramkę. Nie trafili w krążek. Kilkanaście sekund. To będzie ostatni atak. Jak nie wpadnie, ale może wpaść. Jest gol! Jest 2-1! Jastrzębski Klub Hokejowy znowu na prowadzeniu. Izacki w samej końcówce zdobywa bramkę. Być może na wagę zwycięstwa dla JKH. Urbanowicz, 3 sekundy i gol! I gol na 3-1! Jeszcze zamykając ten mecz.